Cześć Wam wszystkim, ja nazywam się Marcin, jestem współwłaścicielem agencji, która nazywa się Senfino. Tomek zrobił świetny wstęp do tematu, o którym chcę Wam powiedzieć, bo to, o czym Tomek mówi, to w sumie ja i on i sporo osób w branży powtarza często, jak dużo rzeczy trzeba robić na tym podstawowym poziomie, zanim zaczniemy myśleć o robieniu super fajnych rzeczy, które się ładnie wyglądają, pięknie animują i są same fajerwerki, jak dużo jeszcze trzeba tej pracy u podstaw wykonać. I my przez to przechodziliśmy i przechodzimy przez jakieś 2 lata, żeby to tłumaczyć naszym klientom i w sumie wszystkim, którzy mają jakiekolwiek aplikacje mobilne i na nich starają się zarabiać. Ale ostatnio, w sumie od jakichś pół roku, trochę nam się ta wizja zmienia i zmienia nam się nasze podejście na takie bardziej biznesowe. W sensie na takie bardziej... Chcieliśmy zrozumieć, dlaczego jest tak trudno zrobić ten dobry mobile, czy tak naprawdę dlaczego tak mało wiedzy o nim jest, dlaczego te projekty dzieją się, są tak złe, jak są w tym momencie. I wydaje mi się, że chyba mamy na to odpowiedź, ale tak naprawdę trzeba porozmawiać bardziej, znaczy ja chcę z wami porozmawiać o tym, co trzeba wiedzieć, żeby taki produkt zrobić i dać wam pewien framework myślenia o tym mobilu, bo to nie jest, tak naprawdę mobile nie jest niczym nowym. I nie jest nowym w tym sensie, że nie redefiniuje większości zasad biznesowych, bo one są i cały czas takie same. Natomiast zmieniają się sposoby realizacji funkcji czy sposoby podejścia do produktu. Więc tak naprawdę, jeśli chcemy odpowiedzieć na pytanie, co trzeba wiedzieć, żeby zrobić dobry produkt mobilny, to powinniśmy sobie zadać pytanie, co trzeba wiedzieć, żeby zrobić dobry produkt. A ten ostatni element to już tylko wisienka na torcie. I teraz tak, zacznę od takiego prawa, to się nazywa Dutz Law, nie wiem, czy ktoś z was słyszał o tym prawie. Wartość to jest, mamy na górze dlaczego, a na dole jak. Czyli im więcej razy pytamy się dlaczego, tym większa jest wartość tego, co robimy. I to prawo bardzo ładnie przekłada się na to, jak się robi technologię i dlaczego się ją robi, dlaczego wychodzi tak źle, jak produkty mobilowe wychodzą tak źle, jak mówił o tym Tomek. Więc pierwsze pytanie jest takie, dlaczego robimy produkty mobilne? Czy generalnie produkt mobilny? I osoby, które są na sali i kiedykolwiek uczestniczyły w produkcji aplikacji mobilnych, ma swoje odpowiedzi na to, ma swoje motywacje, z czegoś to wynika. Albo ktoś kazał im to zrobić, szef, zarząd, albo sami mieli swoją ideę, zaczęli ją wdrażać w życie, ale jak zaczniemy to dekomponować, to pojawiają się prawdziwe motywacje, często są to motywacje czysto biznesowe. I teraz, jeśli spojrzeć na to tak naprawdę strukturalnie, i teraz to podejście najlepiej pasuje do firm, które funkcjonowały do tej pory jako na przykład strony e-commerce'owe, firmy e-commerce'owe albo firmy technologiczne, które ten mobile muszą wdrożyć. I to jest takie obce ciało na początku. Nie do końca wiedzą, dlaczego to robią i nie do końca wiedzą, ten head of mobile, który się pojawia w firmie, jest takim osobą, która wszystkim przeszkadza i chce wprowadzić nowe zasady. Nie ma do końca pojęcia, i jak to ma wyglądać, więc dam wam pewien framework, jak według nas to wszystko powinno działać. Zaczynamy od strategii. Pytanie teraz, ile osób, które pracują w większych firmach, wie, jaka jest strategia ich firmy? Jeśli wiecie, to super. Ze strategii wynikają wymagania biznesowe. Jest nawet cały dział Requirements Engineering, który zajmuje się tylko i wyłącznie określaniem tego, czym są dobre wymagania, jak powinno się je kształtować. Jeśli mamy wymagania, to badamy benchmarki i na końcu, na podstawie tych wszystkich rzeczy, mamy tak zwane design ideas. Jeśli spojrzycie na każdy dowolny produkt, to zobaczycie, że ten produkt, to co wy widzicie, to trzymacie w ręku, albo ta aplikacja, na którą patrzycie, to jest pewien design idea, to jest pewna propozycja rozwiązania problemu. Ta aplikacja Dominosa też jest propozycją rozwiązania problemu, że coraz więcej użytkowników na stronie
Dominosa, która nie jest dostosowana do mobile'a, ma ochotę zamówić tą pizzę, wchodzi na tą stronę przez swój tablet czy przez swój telefon. Ktoś to w Dominosie zauważył i starał się to naprawić, w sensie rozwiązać ten problem i zrobić aplikację, która miała działać. To po prostu był, tylko po prostu nie działa, więc to jest ten problem. No i dopiero teraz, jak dochodzimy przez naszą strategię, mamy określone wymagania, benchmarki i to stwierdzamy, że może faktycznie dobrym pomysłem mamy przesłanki, żeby robić aplikację mobilną. Więc zacznijmy od strategii. Produkt mobilny wynika ze strategii bezpośrednio. Wprawdzie nie wiem, jakie wasze firmy mają strategię, ale w gruncie rzeczy strategie wszystkich firm, które znam, kończą się na tym, że coś musi być lepiej, szybciej, mocniej, twardziej i tak dalej, a wszystko kończy się na tym, że po prostu chodzi o to, żeby mieć więcej pieniędzy. Oczywiście są piękne cele, że mamy zbawiać świat, mamy wszystkich uratować, ale dzięki temu zrobimy pieniądze. I teraz to jest spoko, to jest fajne. Mobile, aplikacje mobilne BMW i aplikacje mobilne Dominosa. Gdzieś tam z tyłu ktoś stwierdził, ktoś zrobił racjonalizację, że ta aplikacja będzie zarabiać pieniądze, dlatego warto ją robić. Kiedyś się zwróci. I przechodzimy do wymagań w związku z tym. Pierwszym najważniejszym wymaganiem, które jest stawiane przez biznes ownera i właściciela firmy albo zarząd, albo osobę odpowiedzialną za aplikację jest więcej pieniędzy. Miejmy tę aplikację, żeby zarabiała dla nas więcej, żebyśmy mieli dzięki niej więcej. Jak sobie to zdekomponujemy na części pierwsze, to zarabianie może polegać na tym, w przykładzie aplikacji, że po prostu będziemy mieć większy koszyk zamówienia, mamy większą powracalność użytkowników, bo zdarza się wykorzystać notyfikacje, więc użytkownicy wracają do aplikacji. Mamy mniejszy koszt supportu, jak na przykład w aplikacjach Play 24 czy innych operatorów, że zamiast dzwonić do kogoś, utrzymywać personel, który jest na tej słuchawce, można wiele rzeczy załatwić sobie przez telefon i mieć to z głowy. To może być zupełnie nowy kanał sprzedaży, czyli mamy sobie swój standardowy sposób funkcjonowania i sprzedawania naszego kontentu czy też usług, ale dołożymy sobie jeszcze aplikacje, bo może są ludzie, którzy z nas nie korzystają, bo oni wolą to robić na telefonach. Mamy więcej ściągnięć, bo są jeszcze firmy, których warto liczyć się na bazie ich zasięgów i mamy automatyzację procesów. I jeszcze zapewne jest mnóstwo innych takich konkretnych wymagań, które after all składają się na to, że będziemy więcej zarabiać, nasza firma będzie więcej warta. I teraz pytanie jest takie. Jesteśmy tutaj, to jest stan zerowy, to gdzie jesteśmy teraz i co mamy zrobić, żeby ten koszyk był większy? To jest poważny problem i poważne zapytanie, co powinniśmy zrobić. I tak się akurat składa, że teraz, w tym momencie, mamy szósty rok mobile'a, według moich obliczeń trzeci rok agencji mobile'owych i wszyscy chcą tego mobile'a robić, nie do końca wszyscy wiedzą, jak go robić. Jeszcze też my, jako branża, nie wiemy, jak go robić, bo nasi użytkownicy nie bardzo wiedzą, co w tym mobile'u robią. I akurat tak się składa, że teraz to jest najlepszy sposób zrobić aplikację na smartfony albo zrobić stronę mobilną. Może się okazać, że niedługo to będą zegarki albo jeszcze coś innego, ale to dla mądrych ludzi, którzy czują, że ta technologia może budować ich wartość i przewagę konkurencyjną, to jakie to design idea jest na samym końcu, to jest rzecz wtórna, bo ona wynika z wyższych przesłanek, o których mówiłem wcześniej. Przechodzimy dalej do benchmarków. Mam taką ideę, w sumie to jest trochę zarżnięta idea od Toma Gilba, że wszystko już kiedyś było. I jeśli spojrzycie na to, co my teraz robimy i z jakich aplikacji korzystamy, jakimi samochodami jeździmy i co robimy w życiu, ktoś kiedyś już to robił. Robił to inaczej, robił to wolniej, nie tak wiarygodnie jak teraz i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeśli na przykład spojrzycie sobie, jak kiedyś konsumowano content, no to można powiedzieć, że gdzieś tam, postawiłem sobie tą linię, że był teatr,
teatr wymagał aktorów, żywych aktorów, więc to było mało skalowalne, więc mieliśmy kino, które było lepszym teatrem. Później do kina dalej chodzimy, ale już łatwiej było wypożyczać kiedyś kasety VHS, nie wiem ile z was jeszcze pamięta, ja jeszcze tak. Ale wypożyczanie kaset powodowało, że trzeba było je zwracać, tak samo z płytami DVD. Dlatego VOD tak się upowszechniło i było takie super, że w każdym momencie mogliśmy z niego skorzystać. No ale VOD wymagało od nas otwierania komputera, więc o wiele fajniej jest to zrobić na tablecie albo na smartfonie. No i coś będzie następne. Jakby to nie jest koniec historii. Wszystkim się wydawało, że jak pojawi się kino, to zabijemy teatr, jak będą wypożyczalnie, to zabije się kino. I faktycznie, jak pojawiły się VOD, to Netflix, to wypożyczalnie zostały zamordowane całkowicie. Ale ktoś tutaj wymyśli jeszcze lepszy sposób konsumpcji treści i zabije całą resztę, albo przynajmniej ograniczy ich znaczenie. Bo będzie robił rzeczy, które wynikają z jego strategii, będzie robił rzeczy szybciej, sprawniej, łatwiej i tak dalej, i taniej do tego. Ale będzie na tym zarabiał o wiele więcej. I tu jest takie pytanie. W czym, żeby określić te benchmarki, w czym tweet jest lepszy od SMS-a albo SMS od Telegramu? Jak się na tym zastanowicie, że tak naprawdę to są połączone ze sobą rzeczy, jedna jest lepsza od drugiej w jakimś stopniu, inkrementalnie, albo nawet bardziej niż inkrementalnie, to nagle się okaże, że cała idea, cały sposób myślenia i sposób komunikacji jest oparty na podobnym założeniu, ograniczonej treści, której trzeba skondensować całą informację. Żeby zbadać swoje benchmarki, trzeba spojrzeć na to, jak rozwiązywało się pewne problemy wcześniej. To, że teraz jest taki boom na aplikacje, wynika z tego, że pojawiła się zupełnie nowa płaszczyzna, na której wiele rzeczy można robić szybciej i łatwiej, i w sumie on demand. Dlatego widzimy przełożenie takich klasycznych biznesów, jak biznes taksówkarski na smartfony, czy zamawiania jedzenia na smartfony. W sumie można by powiedzieć, że jak spojrzycie na wszystkie segmenty możliwe biznesu i firm, które istnieją, całe branże, to możemy każdą z tych branż przenieść na smartfony czy na tablety. I gdzieś to któryś z tych branż zadziała i któryś z nich faktycznie będzie miał sens. Inna kwestia, że wszystko jest policzalne. I okej, mamy statystyki, ilość ściągnięć, długość sesji, użytkownika w aplikacji i tak dalej, ale tak naprawdę wszystko jest policzalne. Design też jest policzalny, UX też jest policzalny. Wszystko da się określić w formie metryki. Jeśli porównacie te swoje metryki do tych metryk, które były wcześniej, to możecie zobaczyć, gdzie są te benchmarki, w którą stronę warto iść. I tutaj jeszcze jedno porównanie, takie dla Pizzy Portal akurat. Bez problemu można policzyć, ile czasu trwa zamówienie jedzenia w restauracji. W sumie jedzenie w restauracji. Ile czasu trwa zamówienie przez telefon i dowiezienie tego jedzenia. Ile czasu trwa zamówienie przez internet, jak jest łatwe. I zamówienie przez aplikację. Pytanie, kto będzie tutaj. Kiedy to zrobi. Jeśli będzie faktycznie lepszy i sprawniejszy, dzięki temu, że rozumie to całe przejście i rozumie te benchmarki i wie, w którą stronę ma iść i co ma robić lepiej, a to wynika z tego frameworku, z tej strategii, z tych wymagań biznesowych, to wtedy wygra rynek. Przy okazji Pizzy Portal jest tak, że aplikacje mobilne mają jedną bardzo silną zaletę w stosunku do strony. Właśnie ten koszyk, jeden z takich głównych wymagań biznesowych, wielkość koszyka, jest po prostu wyższy średnio. Więc opłaca się robić aplikację mobilną, bo po prostu tam sprzedaje się więcej. Design ideas. IKEA ma bardzo fajne podejście do tego, jak myśli o swoich produktach. W sumie to jest pewna część kultury i strategii firmy, w której jest zapisane, że najpierw zaczynają od ceny, a później dobierają materiały i elementy i proces, który jest odpowiedni dla tej ceny. To oznacza, że to odwraca trochę jakby podejście do tego, jak powinno się robić projekty technologiczne. To trochę jest na
na bazie tego, jak się teraz pracuje na rynku. Jeśli ktoś do nas przychodzi, chce od nas aplikację, daje nam brief, nie podaje zazwyczaj ceny, co nie jest dobrym podejściem, bo gdybyśmy wiedzieli, jaka jest cena, moglibyśmy mu zaprojektować rozwiązanie, które w tej cenie się zmieści i zrobi jak najwięcej może w tej cenie. Jeśli znamy jego wymagania biznesowe, jego strategię, to wtedy jesteśmy w stanie to zrobić tak, żeby w tej cenie się zmieścić, czy powiedzieć, sorry stary, ale w tym się nie da się tego zrobić. Natomiast cały czas mamy jeszcze takie poczucie, że jest strach przed podawaniem swoich budżetów, co przeszkadza obydwu stronom w komunikacji bardzo mocno. Relacje. Mówiłem już o tym, że jest ważne, żeby pytać dlaczego. I nie tylko o ludzi, którzy są na górze i decydują o tym, jak powinny wyglądać produkty, mobilne czy jakiekolwiek inne, ale także o cały zespół. Żeby zbudować dobry zespół, szczególnie mobilny, trzeba zbudować kulturę ludzi, którzy pytają się dlaczego. Dlaczego robimy rzeczy tak, a nie inaczej? Dlaczego robimy bikony, skoro są na stadionach, skoro są mapki albo strzałki, albo cokolwiek innego? Dlaczego wysyłamy tweety, a nie telegramy? I to pytanie dlaczego powinno powodować, że dowolna osoba w zespole jest w stanie przejść od samego dołu, kiedy dostaje już swoją aplikację, na przykład Załóżmy taką sytuację, że klient przychodzi i pyta się, what the fuck, nie? Co to jest za aplikacja? W sensie, okej, wiem, że zamawiałem aplikację do zamawiania jedzenia i chciałem, żeby mój klient zamawiał sobie pizzę, ale jakby to ewidentnie nie działa. No i wtedy software house mówi, no dobrze, no ale to wszystko jest zgodnie z briefem, tak jak chciałeś, zobacz, wszystko się odznaczyło bardzo ładnie z specyfikacji. No dobrze, ale nie działa. No ale nikt nam nie płacił, żeby zadziałało, tylko kazali się nam wycenić projekt i go zrobiliśmy. I teraz, jeśli każda osoba w zespole może sobie zadać pytanie, dlaczego ktoś robi, to nagle się okazuje i pojawia się pytanie, dlaczego zrobiliśmy taką aplikację? Ponieważ mieliśmy takie benchmarki i z nich wynikało, że pizza zamawiana na smartfonie, użytkownicy więcej nam dają pieniędzy. A to jest jedno z naszych głównych wymagań, żebyśmy mieli więcej pieniędzy. A w naszej strategii jest zapisane, żebyśmy mieli więcej pieniędzy. Więc jakby wszystko ładnie się składa. I dowolna osoba w zespole powinna móc przejść przez ten proces i faktycznie wiedzieć, co robi, zamiast ustawiać ich taśmowo, jeśli chodzi o programistów, czy product ownerów, czy kogokolwiek innego w zespole i klepać następne aplikacje, które nie do końca mają sens. I wracając do tego przykładu, o którym mówił Tomek, gdyby faktycznie ktoś zadał sobie pytanie, dlaczego przenosi mnie ze strony internetowej do App Store'a, już kończę, to by się okazało, że pewnie dlatego, żeby budować jak najwięcej ściągnięć tej aplikacji, co ma sens, tylko że buduje bardzo słaby przekaz. Żeby móc zadawać sobie to pytanie, między klientem a agencją, i to jest bardzo ważne, czy agencją, czy software house'em, to też musicie wiedzieć, jeśli będziecie to zlecać, takie zadanie, musi być między wami chemia. Na tą chemię składa się przede wszystkim zaufanie, transparentność, dobry research i skill, kompetencje tego podmiotu, którym pracujecie. Jeśli któregoś z tych elementów nie będzie, coś z tej układanki wypadnie, macie bardzo duże szanse, żeby wasz projekt się nie udał. A ostatecznie skupia się to na tym, że no my tak mamy akurat. To się kumuluje do tego, że my co tydzień zadajemy pytanie naszym klientom, czy są zadowoleni z naszej współpracy. Jeśli tak, to pracujemy dalej lub publikujemy aplikację. Jeśli nie, to mówimy, no sorry, zdarza się, po prostu gdzieś ta chemia wyparowała. I teraz zrobiliśmy taki model, że dostają pieniądze za ostatni tydzień naszej pracy i kod, za który zapłacili, do widzenia, bo uwalniamy się od siebie, to nie jest związek do końca życia. I to daje tą wolność, daje tą swobodę, a nam poczucie, że możemy robić te rzeczy najlepiej, jak tylko się da. A na sam koniec zostawiam wam z takim cytatem Sarika Schmidta, że to wszystko jest super, piękna teoria, ale jeśli zarabiacie na tym mobilu, to zarabiajcie dalej. Jeśli wam to działa, nie ma co tego psuć dalej. Okej, taki mała reklama, piszę książkę. Jeśli ktoś ma ochotę ją poczytać, jakieś fragmenty albo dostać jakąś fajne promo, to zapraszam pod tego linka.
Zdjęcia są Cartiera-Bressona, którego uwielbiam. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo.